kilku częściach Krakowa pod koniec lipca ten znak straci na aktualności. Przestanie obwieszczać kierowcom, że właśnie wjeżdżają do obszaru, w którym nie trzeba płacić za parkowanie. Jakiś czas temu radni miejscy zgodzili się na propozycję Zarządu Transportu Publicznego utworzenia nowych i poszerzenia niektórych sektorów obszaru płatnego parkowania. Miasto jest nakierunkowane na pieszych, transport zbiorowy, rowerzystów. No w związku z tym nie ma tu miejsca dla wszystkich. Nie jesteśmy w stanie poszerzyć każdej ulicy o dodatkowe miejsca parkingowe, a samochody kosztują coraz mniej. Obszar płatnego parkowania wymusza rotację miejsc parkingowych. Mieszkańcy nie muszą przez długie minuty krążyć i szukać miejsca nieopodal własnych mieszkań. Miasto już przygotowuje się do lipcowej operacji poszerzenia obszaru płatnego parkowania. Od 26 lipca poszerzone zostaną obecnie istniejące sektory C8 i C9. To w Bronowicach. Teraz sięgną ulicy Piastowskiej i Głowackiego. Na Zwierzyńcu powiększy się fragment sektora B6. Obejmie ulice Fosza, Rudawę i Kasztelańską. Na wschodzie radykalnie zwiększy swój obszar posiadania sektor C16. Teraz opiera się o Grzegorzecką i Francesco Nullo. Po poszerzeniu sięgnie nasypu kolejowego i Wisły. W tym rozdaniu poszerzenia pojawi się też zupełnie nowy sektor C21. Obejmie on swoim zasięgiem rejon Matecznego i Bonarki. Jego granice wyznaczą ulice Konopnickiej, Wadowicka, Broszka, Kapelanka i Rzeka Wilga. Na tym nie koniec zmian. Od 31 lipca na Zwierzyńcu zacznie działać nowy sektor C7. Obejmie ulice Emaus, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Piastowską oraz Hoffmana. Mieszkańcy nowych obszarów płatnego parkowania znajdą wszystkie informacje dotyczące abonamentów na stronie zdmk.krakow.pl w zakładce Parkowanie.